Określić amplitudę i okres funkcji y równa się minus 12 druga cosinus 3x. Co to jest amplituda? Zastanówmy się najpierw nad tym, co to jest amplituda. No, o amplitudzie mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia na przykład z jakimś ruchem, który polega na wykonywaniu oscylacji czy drgań wokół jakiegoś położenia równowagi. No i najczęściej, właśnie, bo to jest najprostszy możliwy opis, opisuje się takie ruchy. Drga, czy drgania za pomocą funkcji cosinus albo sinus? Dlatego, że te funkcje mają taki przebieg, że po prostu ich wartości zmieniają się w sposób cykliczny pomiędzy jedynką a minus jedynką. To wiecie, bo to już w jednym z poprzednich filmów Wam pokazywałem, że wartości funkcji sinus i cosinus zmieniają się od minus jedynki do jedynki. To znaczy, jakbym tutaj narysował oś x i y, tutaj będzie oś x, tu będzie oś y, to ta maksymalna wartość, jaką osiąga funkcja sinus albo cosinus, jest równa 1, a ta minimalna jest równa minus 1. No i amplitudą nazywamy to wychylenie maksymalne, jakie ta funkcja osiąga. Czyli amplitudą drgań nazywamy to maksymalne wychylenie. Mamy na przykład wahadło, które, które drga, które się waha, to maksymalne wychylenie tego wahadła z położenia równowagi nazywamy amplitudą drgań. No i tak samo jak mamy taką funkcję, która w sposób matematyczny opisuje nam takie drganie, jak na przykład sinus czy kosinus, to wtedy to maksymalne wychylenie będziemy nazywali amplitudą. Czyli ta amplituda w przypadku tej funkcji, którą tutaj mamy napisaną, to będzie po prostu wartość bezwzględna tego współczynnika, który tutaj jest na początku. No, Dlatego, że wiemy, że cosinus, wszystko jedno jakiego argumentu, w tym wypadku 3x, no to przebiega taki zbiór od minus 1 do 1. No więc amplituda tej funkcji, amplituda tej funkcji y równa się minus 1,2 razy cosinus 3x, to ta amplituda będzie równa wartości bezwzględnej tego współczynnika minus 1,2, czyli amplituda będzie równa 1,2. No bo skoro cosinus się zmienia od minus 1 do 1, no to ta funkcja będzie się zmieniała od minus jednej drugiej do jednej drugiej. Możecie się zapytać, dlaczego biorę tutaj wartość bezwzględną. A więc przyjęło się tak, że amplituda jest zawsze liczbą dodatnią. Ona nam mówi, jaka jest odległość od tego położenia równowagi, od tej wartości średniej tej funkcji w tym wypadku, do tego maksymalnego wychylenia. I wiemy, że to maksymalne wychylenie jest równe plus amplitudzie, a to minimalne jest minus amplitudzie. Czyli to maksymalne położenie jest równe plus amplitudzie, a to minimalne jest równe minus amplitudzie. Inaczej mówiąc, amplituda to jest połowa Odległości pomiędzy maksymalną a minimalną wartością funkcji. Czyli to jest połowa tej odległości. No dobrze, a co to jest okres? Okres mówi nam, o ile się musi zmienić argument funkcji, żeby funkcja wróciła z powrotem do tej samej wartości. I okres oczywiście mają tylko te funkcje, które są okresowe, tak jak ta funkcja sinus albo cosinus, której tutaj przykład mamy, yy, której wykres ma tę własność. Że pewien kształt, na przykład weźmy sobie ten kawałek, który tutaj teraz podkreślę, powtarza się. Znaczy, jak wezmę ten kawałek, no to później mogę wziąć tutaj dalej, następny kawałek. Zauważcie, że on ma ten sam kształt. My teraz minimalna długość takiego odcinka, który trzeba wziąć, żeby ten kształt się powtarzał. Tutaj mamy jeden taki odcinek. Tutaj mam drugi taki odcinek. Minimalna długość takiego odcinka jest nazywana okresem. Zauważcie, że mógłbym tutaj wziąć jakiś inny kawałek. Na przykład mógłbym zacząć stąd i narysować sobie taki kawałek. Tak. No i zauważcie, że on również będzie się powtarzał. O tutaj się będzie dalej powtarzał ten sam kształt w jedną stronę, w stronę dodatnich, tak samo tutaj w stronę ujemnych. Tak samo mógłbym wziąć jeszcze inny. Na przykład mógłbym wziąć jeszcze inny, na przykład taki, zacząć tutaj od zera, przejechać tutaj dookoła i tutaj znowu dojść do zera. I na bardzo wiele różnych sposobów mogę ten kształt wybrać, ale to co one mają ze sobą wspólnego, to że zawsze ich długość. Ta długość jest zawsze taka sama, czy to jest odległość między tymi minimami, czy między tymi maksymami, czy, odleg czy długość tego kształtu, który tutaj wybrałem. Ona jest zawsze taka sama. No i wiemy, że dla funkcji cosinus i dla funkcji sinus, czyli jeżeli mamy cosinus x i sinus x, to ten okres jest równy 2pi. No i to jest związane... Z definicją funkcji trygonometrycznych, taką jak mieliśmy, za pomocą okręgu jednostkowego. Jak mam okrąg jednostkowy, no to wiem, że jak objadę ten okrąg dookoła, czyli wykonam obrót o 2pi, no to wracam do tej samej wartości. Wszystko jedno skąd zacznę. Jeżeli zacznę stąd, obiadę okrąg dookoła o 2pi, to wracam do tej samej wartości. Tak samo jak zacznę stąd, objadę dookoła, to po 2pi wracam do tej samej wartości. Tak samo jeżeli obrócę się w przeciwną stronę o 2pi, czyli w kierunku ujemnych kątów, no to też wrócę do tej samej wartości. I tak jest dla dowolnej, dodatniej czy ujemnej wielokrotności 2pi. Jak się obrócę o, o odpowiednią wielokrotność 2pi, to wrócę do tej samej wartości. No a tutaj mamy cosinus 3 x No to zastanówmy się jaka będzie, jaki będzie okres tej funkcji. Jaki będzie okres tej funkcji y równa się minus jedna druga cosinus 3x. No to tutaj skorzystamy z tego, że wiem, że cosinus x dodać 2pi, bo tak jest okres cosinusa, to jest to samo, co cosinus x. No jeżeli teraz mam cosinus nie x, tylko cosinus 3x. No jak do tego dodam 2 pi. No to muszę dostać to samo co bez, bez dodania tych 2pi, czyli kosinus 3x. Dobrze, teraz tutaj mogę tę trójkę wyciągnąć przed nawias. No, cosinus 3 razy x. No jak tu wyciągnę przed nawias, to będę miał dodać 2pi podzielone przez 3. Czyli jaki jest okres tej funkcji? Ile muszę dodać do, do wartości argumentu, żeby wrócić do tej samej wartości. No widzimy, że to, co muszę dodać, to jest dokładnie ta liczba, którą tutaj mam. Czyli okres tej naszej funkcji jest równy, okres tej naszej funkcji jest równy 2 pi przez 3. Czyli musiałem podzielić okres funkcji cosinus przez ten współczynnik, który tutaj występował. Gdyby on był ujemny, to musiałbym podzielić przez moduł tego współczynnika, przez jego wartość bezwzględną, dlatego że przyjęło się, podobnie jak w przypadku amplitudy, że okres powinien być liczbą dodatnią. No i teraz możemy na koniec spróbować narysować tę funkcję y równa się minus 12 druga cosinus 3 x. Tutaj sobie narysujemy szybko układ współrzędnych. Układ współrzędnych. No wiemy, że amplituda jest jedna druga, więc tutaj maksymalna wartość będzie jedna druga, minimalna wartość będzie minus jedna druga. No i rysujemy funkcję Y równa się minus 1 druga cosinus 3x. Kosinus w zerze ma wartość 1, a tutaj jest pomnożony przez minus 1 drugą, czyli będzie miał wartość minus 1 druga. No i później będzie tutaj sobie rósł, później osiągnie maksymalną wartość, zawróci, no tak jak to cosinus. No i ten kształt, który tutaj narysowałem, będzie się dalej powtarzał, tak może to. Innym kolorem tutaj narysuję. Ten kształt będzie się powtarzał. Będzie się dalej powtarzał. Tak samo dla dodatnich, jak i dla ujemnych. No, i jaka wartość argumentu jest tutaj? No, 2 trzecie pi bo taki jest okres naszej funkcji, tak jak to obliczyliśmy, czyli po 2 trzecich pi wróci do tej samej wartości, od której zaczęliśmy. No gdybyśmy tutaj ten wykres przedłużyli, no to tutaj będziemy mieli 2 razy ten okres, czyli 4 trzecie pi. Więc tak wygląda wykres funkcji y na nasie minus 1 druga cosinus 3x. Amplituda to jest wartość bezwzględna tej liczby, a okres to jest 2 pi podzielone przez ten współczynnik.